No, chciałem powiedzieć tylko tyle, że właściwie zapominamy o tej najstarszej historii Mielca i cały czas ja nad tym po prostu myślę, działam, mówię i piszę, że o tej historii lotniczej Mielca to powinniśmy mówić od początku, czyli od braci Działowskich, które tutaj właśnie na ziemi mieleckiej rozpowszechnili to lotnictwo. Dzięki ich działaniom rozsławili Mielec lotniczo do tego stopnia, że Centralny Okręg Przemysłowy, a później w Mielcu Zakład nr 2 został zbudowany właśnie w Mielcu i to jest ta zasługa i o tym powinniśmy pamiętać, to powinniśmy mówić cały czas i przypominać wszystkim, że oprócz tych sukcesów, które Mielec ma od tych 80 lat, od 1939 roku, to również te 20 wcześniejszych lat lotniczych, jakie tutaj w Mielcu były, powinniśmy pamiętać. Młodzi ludzie powinni to wspominać i to się powinno wiedzieć. Przy tego typu uroczystościach każdy powinno się również i taki temat wrzucać. A co pan sądzi o planowanym budowie Muzeum Lotnictwa? Myślę, że muzeum to jest osobna rzecz, ale pamiątki to nie musimy czekać na Muzeum Lotnictwa. Możemy tworzyć już teraz, możemy mówić. W tej chwili pamiątki giną, a nie dlatego, że Muzeum Lotnictwa nie ma, tylko dlatego, że są pewnego rodzaju niedociągnięcia. Są piękne pamiątki, które nie widzą światła dziennego. Jest taka kronika pilotów doświadczalnych, którą stworzył wspaniały pilot Tadeusz Gołębiowski i ona do dzisiejszego dnia i nieprędko wyjdzie na zewnątrz. No muszę nawet powiedzieć, że nieładnie się stało, bo jak chciałem tą kronikę, żeby pomóc, żeby ją wydobyć na światło dzienne, to mnie od tego odsunięto, co jest nie bardzo zrozumiałe nawet. A wiele rzeczy, na przykład takich pamiątek, jak tu były w Domu Kultury, to zginęły, nie ma ich i właściwie nie wiadomo. Dużo pamiątek po prostu ginie do tej pory.